No dzisiaj możemy się pochwalić, że mamy najbardziej nowoczesną infrastrukturę związaną z odbiorem ścieków, zagospodarowaniem tych ścieków w basenie Morza Bałtyckiego. Nieczystości, ścieki sanitarne ze statków, głównie ze statków pasażerskich, z wycieczkowców, które przypływają do wschodniej części portu, są przesyłane systemem rurociągów do tej podczyszczalni, przed którą w tej chwili jesteśmy. W tej podczyszczalni te substancje są podczyszczane, oczyszczane i dzięki temu możemy je wprowadzić dalej do kanalizacji Pewiku. Bardzo duża i bardzo ważna inwestycja zrealizowana przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To duży skok technologiczny i ekologiczny przede wszystkim. Chodzi o to, by ścieki ze statków, zwłaszcza tam, gdzie wytwarza się ich dużo, z promów, z kruzerów, co do których chcemy, by jak najwięcej pływało ich do Gdyni, by te ścieki nie trafiały, jak to dawniej bywało, do morza, tylko by trafiały do systemu utylizacji. Wybudowano całą sieć kanalizacji sanitarnej, wybudowano podczyszczalnie ścieków, tak więc można powiedzieć, że dziś port z naddatkiem spełnia wszystkie standardy środowiskowe. Ścieki z jednostek pływających, ze statków pasażerskich, promów, są traktowane jako ścieki przemysłowe, a żeby odprowadzić je do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, no musimy spełnić szereg wymagań, które stawiają przed nami takie przedsiębiorstwa. Na nabrzeżach mamy komory zrzutowe, do których trafiają za pośrednictwem platform mobilnych ścieki. Potem ścieki za pośrednictwem znowuż kilku przepompowni odprowadzane są tu na teren podczyszczalni.